nie ma młodego, zniknął. Patrz, tylko włączyłem aparat, już go nie ma. Nie wiem, jak to się stało. A nie, to jest młody. Młody próbuje jeść, ale on mnie jeszcze nie trawi takiego pokarmu. Trzeba mu pokazać, trzeba najpierw wziąć do dzioba. Stary musi wziąć do dzioba, trochę śliny dodać, trochę soków trawiennych. Poleciał. A dopiero potem młody może zjeść. Młody jeszcze nie je, taki mały głupaczek. Podziałać sobie może tylko. No, jakąś tam trawkę skubnąć. No, ale sam jeszcze pistacji nie zje. Musi przylecieć tatuś albo mama. Dawaj pistację. Dawaj kuźwa pistację. Godny jestem, kurwa! Nie widzisz? Pistację dawaj. No dobra, wrzucimy tam coś jeszcze. Hopla! Poszło. Dlaczego by nie? Zjeść sobie moje pistacje jajki. Ja tu przed chwilą miałem nalot cały. Zjeby dostałem od takiej starszyzny, że co ty tutaj tak gwałtownie chodzisz koło naszego młodego? Daj mi jeść, jak mi jeść. O, patyki sobie pojem trochę. Dajcie mu trochę jeść, bo jest głodny, po prostu już patyki zżera. Dawaj jeść, kurwa. Musisz jeszcze chwilę poczekać, czerwoną dziobie. Żółtą dziobie chciałoby się powiedzieć. To co, pistacyjką? Czy karmimy? Pistacyjką. Hopla. No, co to jest? Pestką to puknąłeś, debilu? To co, debil? To jest jakiś kurwa harpagan z pestkami łyka. Pistacyjką z prawej strony. Hopla! Gdzie jest matka tego dziecka? Przecież ona tak pięknie ukradła. Hel! Dobra, to teraz zrobimy... No, można przylecieć gąsienicą, proszę. Pa, jak gałęzie targa. Harpagan będzie z niego. Co ten ptak ma za ciekawość w ogóle podnoszenie tych gałęzi? Mama powiedziała. Może to jest jakiś Kopernik wśród ptaków. Ruszył gniazdo, zatrzymał drzewo. No. Słyszę. No widzę. Ile? 8? Albo 10? A, to już 12. No. Co, młody siedzi, co mam? Gadam, po prostu obserwuję. Młody jest taki świeżak, nic nie kuma. Gdzie ja jestem, kurwa, co to jest? Co to jest? Patyk, będę sobie podnosił patyk. Boże, przewrócił się, o Jezu. No, przecież widzę. Nie szczeram, fotografuję. Boże, bez wron to by było tutaj nudno. I tutaj błyskawic by nie było. Krzach, ty wron. Ty błyskość. Muzyczkę wyścimy, jakąś to puścili. Co? Bułka i jedziemy dalej. Bułka. Poszło. Kto to uniesie?
Kto to uniesie? Kto? Opa! A bez trudu! Ha, ha. Ja naiwny, myślałem, że wielki kawał bagiety. A co za... Naiwniaku ty. Dobra. Idą jacyś ludzie, bo widzę, że tutaj się zgromadzenie robi. Dobra. Kończymy tu ręce, nie wiem, narka.